Jesteśmy w studio telewizji narodowej w salonie pani dr Sokołowskiej. Gościmy dzisiaj z panią Jolantą Dudą i rozmawiamy o bieżących sprawach politycznych i takim naszym akcentem w tym, co się dzieje, bo wiemy, że wszystko wie, co się dzieje. Przyjechał Biden i okazało się, że generalne gubernatorstwo z późniejszymi zmianami, które udaje suwerenne państwo, udaje, że jest wszystko w porządku. Znowu spadły maski i się wyszło wszystko, że to pan tu stanie, że tutaj rządzi zewnętrzna siła, która powoduje różne ruchy na wewnętrznej scenie politycznej, że jest ogólnie tragedia, jeżeli chodzi o sprawy narodowe. Nasze środowisko i tutaj Jolanta Duda brała w tym udział, postawiło się zupełnie okoniem tej całej narracji. Zamiast lecieć na spotkanie z Bidenem, nerwowo poprawiając fryzurę i zapinając szelki czy tam guziki, to my sobie postawiliśmy się pod Urzędem Rady Ministrów i mówiliśmy grzecznie i spokojnie, że ten cały rząd, że ten cały bantustan jest nielegalny, nieuczciwy, rząd powinien podać się o dymisji. I Biden rozmawia z nieuczciwymi ludźmi, sam będąc nieuczciwie wybranym przedstawicielem Deep State i w ogóle nie ma czym się przejmować. I to była nasza narracja. Jolanta Duda nie zdążyła pojawić się, jechałaś tutaj z Chełma. Tak, jechałam, mieliśmy troszkę. A zatem dzień dobry. Dzień dobry, bardzo pan mi miło. Pan Henryk Różyło mnie zawsze ochrzania, że ja mówię dzień dobry i patrzę w oczy telewizów. No to tutaj niech mu będzie zadość, popatrzę w oczy telewizów i w oczy Jolanty i w oczy telewizów. Panie Henryku, jeżeli pan zauważył, że coś się zmieniło na lepsze zgodnie z pana dyrektywami, to proszę dać znać. Henryk Różyło, Kanada. To ja również, pozdrawiam. Pozdrawiamy tego pana serdecznie. Jolanta Duda napisała list, mogę przedstawić? Jest list napisany przez panią Jolantę do pana Joe Bidena w bardzo trudnym języku jidysz, czyli English. No i ale no to się de facto zrobił taki właśnie język tych sfer. Nasze dzieci są zmuszane do porozumiewania się w tym języku. No jakiś język międzynarodowy musi być. Kiedyś była greka, łacina, przypomnijmy. Niedługo będzie język polski. Proszę mi przypomnieć, ja coś powiem na ten temat. Jolanto, list do Bidena, to może lepiej go zreferuj. Proszę bardzo, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo, witam bardzo serdecznie. I tak, jeżeli chodzi o mój list do pana prezydenta Bidena, to jest to kontynuacja mojego listu z 27 marca 2022 roku, czyli można powiedzieć łatwiej rok temu napisałam list też również do pana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chodzi o to, że ja uważam, że nie jest to naszą wojną, że nie, wojna rosyjsko-ukraińska nie jest naszą wojną jako wojną Polski. Oczywiście sympatyzujemy ze wszystkimi ludźmi, którzy są w jakiś sposób ugodzeni poprzez tę wojnę i jako naród i osoby prywatne, cywilne. Oczywiście udzielamy pomocy. Tutaj nawet w studio u pana Eugeniusza często są też goście z Ukrainy. My jak najbardziej wspieramy naszych sąsiadów. Są to Słowianie, ale jednocześnie także Rosjanie są Słowianami i wiele osób ma bardzo podobne poglądy i oczywiście gorące nasze słowiańskie serca. Natomiast jeżeli chodzi o mój list, to chcę powiedzieć, i powiedziałam panu Bidenowi, oczywiście nie mam pewności, czy już ten list przeczytał, że tak powiem, delikatnie, ale chodzi o to, że Polska jako kraj bardzo ucierpiał w czasie II wojny światowej i w ogóle w czasie wojen. I w związku z tym my zawsze się staramy, żeby zapobiec wszelkim zawirowaniom w sposób pokojowy. Szczególnie też my jako kobiety może inaczej patrzymy na to, że nie da się niektórych rzeczy rozwiązać jakby szabelką. Powoduje to zniszczenia, powoduje to ogromne zagrożenia. I mi szczególnie chodzi o to, żeby Polska pozostała neutralna w tym, ponieważ nie do końca wiemy,
A możemy przypuszczać, jakie są też jakby nie te powody ogólne wojny, tylko dodatkowe powody, o których się nie mówi, które może są spowodowane też interesami narodów, jednocześnie też finansowymi. Ja jestem akurat finansistką, więc zawsze też patrzę z punktu widzenia finansów, kto może na czym ile zarobić i jakby jeżeli nie znajduję wytłumaczenia ogólnie, to zawsze patrzę, jaka jest droga przepływu pieniędzy. I myślę, że w tym wypadku, nawet jeżeli kraje by tylko chciały odbudowywać Ukrainę, to mogłyby bardzo dużo na tym zarobić. Także uważam, że są tak, to jakieś powody finansowe. Przepraszam, że wtrącę, to straszne, co mówisz, i ohydne. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że ci, którzy tą wojnę realizują, bo ta wojna nie wybuchła, jest zrealizowana, i ja tutaj cały czas mówię, nie ma to dowodów bezpośrednich, bo przy tym nie byłem. Nie złapałem ani Bidena, ani Putina na dogadaniu się. Natomiast wydaje mi się, że są dogadani. I myślę, że te wcześniejsze rozmowy, które były w 2021-2020 roku, to właśnie były o tym. I ci, którzy realizują tą wojnę, już liczą pieniądze, które dostaną na odbudowie tego kraju. Wyludnili w większości, proszę Państwa, wyludnienie dotyczy terenów rosyjskich Ukrainy. Bo przypomnę, Ukraina postsowiecka jest krajem zbudowanym z kilku terytoriów narodowych. Największe terytorium narodowe na Ukrainie to rzeczywiście terytorium ukraińskie. Drugie co do wielkości, bardzo duże, około 30% Ukrainy to jest terytorium rosyjskie, południowo-wschodnia część. Jest terytorium węgierskie, jest terytorium rumuńskie, które w ogóle jest bardzo cicho. Mołdawia zniknęła z mapy świata. Jest na mapie świata, ale nikt o niej nie mówi. W mediach w ogóle nie ma Mołdawii, a przecież cały czas ta Mołdawia jest problemem nierozstrzygniętym. Jest kwestia Naddniestrza, która jest wprost taką rosyjską enklawą, bardzo długą wzdłuż Dniestru. I tam jest wojsko rosyjskie i armia rosyjska. Nikt nie pyta, czy tam jest broń nuklearna. A właśnie z naszych informacji, proszę Państwa, pójdźcie to dalej. Według naszych informacji w Naddniestrzu jest rosyjska broń nuklearna. Też tak jak w okręgu kaliningradzkim. Także naprawdę jest groźnie i tu powinny być rozmowy, tu powinno być bardzo uczciwe. Tak jak w Szwajcarii, rozgraniczanie i opowiadanie o tych terytoriach narodowych. I mojemu sercu jest najbliższe te terytorium polskie, które istnieje w formie enklaw polskości gdzieś na zachodniej Ukrainie obecnego. I tutaj, proszę Państwa, najwięcej wyludniona została część rosyjskojęzyczna. Większość obywateli ukraińskich, która tutaj w Polsce została goszczona, nielegalnie moim zdaniem, w sposób nadmierny, w ogóle przy mafijnym zachowaniu rządu, i ten rząd powinien być podany do dymisji, to są Rosjanie. Także najciekawsze jest to, że na nas, którzy uczciwie mówimy, co się tam dzieje, jesteśmy oskarżani o ruskie onuce, a żaden bohater internetu oprócz nas, żaden bohater współczesnego internetu oprócz nas nie zwraca uwagi, że większość ludzi, którzy tutaj zostali przesiedleni, którzy są obecni, to są ludzie Rosjanie, a ilu wśród nich jest współpracowników Putina? Ja się domyślam, że bardzo dużo. I nikogo nie oskarżam, ale się domyślam. Natomiast proszę zwrócić uwagę, są różni ludzie, którzy się domyślają, że my jesteśmy agentami Rosji, plują na nas, choć ich domysły są fałszywe. Natomiast my ze swoimi domysłami, że Rosjanie zasiedlają Polskę, Rosjanie, nie Ukraińcy, Rosjanie z Ukrainy zasiedlają Polskę, my ze swoim domysłem, swoją informacją, cenzura. Sendecki co nie powie, bliznę ma na policzku, komentarze. Sendecki się spóźni, komentarze. Przyjedzie pani Jola, komentarze. Doktor Sokołowska, pani kolejnego papierosa, komentarze, śmiech, nie, że Olszański obecny czy nieobecny, komentarze. Kwestia obecności rosyjskiej w Polsce, która wzrosła, obecność rosyjska w Polsce w ciągu ostatniego roku zwiększyła się, moim zdaniem 2 miliony Rosjan tutaj przyjeżdża, proszę Państwa. I to jest informacja, że nam się mówi o wojnie na Ukrainie, to jest jakiś szachermacher między Putinem a Bidenem. I ja stawiam tą swoją tezę i przypominam ją. Roosevelt obiecał Stalinowi, że Stalin dojdzie do niezamarzających mórz.
do linii Hamburg-Triest. Zostało to potem skorygowane przez agenturę brytyjską, została zrobiona Jugosławia i zostało zrealizowane powstanie warszawskie, które zatrzymało wojska stalinowskie. Stalin nie doszedł do Hamburga i do Triestu. Ale teraz wychodzi na to, że to, co obiecał Roosevelt Stalinowi, to teraz dzisiaj przekazuje Putinowi i jego ludziom, czyli Rosjanom, pan Biden, bo propaganda jest strasznie grzmi przeciwko ruskim, a fakt jest taki, Rosjanie zasiedlają Polskę. No właśnie mnie uszczypnijcie, powiecie, że ja się mylę, no ale fakty są takie. Więcej słyszymy języka rosyjskiego w Polsce niż ukraińskiego. Ukraińcy z zachodniej Ukrainy siedzą w swoich domach, no niektórzy się pojawiają, a to widać w Słaniaczkowie, których wojna nie dotknęła, a Rosjanie zasiedlają Polskę pokojowo, jako ofiary Putina. Fajne? No, to się dzieje. To się dzieje i jeden z kreatorów, moim zdaniem on jest tylko marionetką, tak naprawdę kreatorem tego jest Deep State, ale jeden z kreatorów, nazwijmy to, tego syfu, nazywa się pan Biden i ostatnio jest jeszcze gości w naszym nieszczęśliwym generalnym gubernatorstwie z późniejszymi zmianami. Ja bym powiedziała tak, znaczy ja bardzo chcę być dyplomatyczna, jednocześnie przekazać... Ja mam ten przywilej, że mogę sobie nie być dyplomatyczna. Ale proszę, warto, jak będziemy mieli szukali ministra spraw zagranicznych, to my już mamy. Proszę polecam, bardzo. Polecam pani minister. Się. Polecam się, bardzo dziękuję. Tak, bardzo chętnie. Myślę, że będę godnie reprezentować Polskę. Teraz tak, chciałabym jeszcze powiedzieć, że ja uważam, że to właśnie my jesteśmy prawdziwymi patriotami, a ci, którzy, jeżeli ktoś twierdzi tak, czy jeszcze dalej tak mówi, że ktoś inny jest ruską onucą, to właśnie te osoby są przeciwko Polsce. To jest moje stanowisko. I teraz wracając jeszcze właśnie do spraw polskich. Ja dbam o nasz kraj przede wszystkim. Oczywiście w jakimś sensie jest nam bardzo bliski pokój na całym świecie, ale jednak reprezentujemy tutaj nasz kraj, Polskę i przede wszystkim chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszemu krajowi i dlatego zagrożenie i dlatego jeżeli inne kraje proponują, żeby to Polska w jakiś sposób angażowała się w zewnętrzne walki czy jakieś misje, to uważam, że Stany Zjednoczone graniczą z Rosją, mogą wysyłać jakieś siły tamtędy, natomiast nie przez nasz kraj. Właśnie to w moim liście tutaj napisałam, że dla nas, my jako Polacy, jako Polska, mieliśmy tyle walk i tak bardzo dużo ucierpieliśmy, że po prostu my chcemy zachować neutralność i chcemy się rozwijać. I ja jeszcze tutaj dodam, to już troszeczkę coś innego odnośnie języków, że ja nawet będąc za granicą, mówię do ludzi po polsku, naprawdę, ale nawet do Anglików i mówię, że niedługo język polski będzie językiem międzynarodowym, więc warto już się zacząć uczyć, naprawdę. Będzie językiem międzynarodowym i dlatego się go warto uczyć. No to my się uczymy, po polsku rozmawiamy. No tak, na przykład zwracamy uwagę na taki szczegół, że w 1944 roku, jak Generalne Gubernatorstwo z późniejszymi zmianami zostało ponownie zajęte przez Związek Radziecki, bo przypomnijmy, pierwszy raz obecność Związków Socjalistycznych Republik Radzieckich na ziemiach polskich, to jest rok 1939. I nie mówię tutaj o ziemiach włączonych do Białorusi i do Ukrainy sowieckich i do Litwy, tylko mówię o tej części, która została nazwana Generalnym Gubernatorstwem. Zręby urzędowe, policyjne, milicyjne tego tworu były utworzone we współpracy między Niemcami i Sowietami. Trzecia Rzesza hitlerowska i Sowiety stalinowskie utworzyły tam gestapo
I to Gestapo zostało potem reaktywowane, przejęte przez Józefa Stalina w roku 1944. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ do Generalnego Gubernatorstwa zostały przyłączone ziemie północne i zachodnie, czyli tak zwane wschodnie Niemcy, do Odry i Nysy. I ten twór zaczął się nazywać do 1952 roku. Jak się to nazywało, wiesz? Teraz Rzeczpospolita Polska. A więc właśnie, oczywiście. Dopiero w 1952 roku, kaprysem obecnych tutaj agentów, którzy chcieli to jakoś zamazać, zmienić, wyrazić swój stosunek, nazwa kraju została zmieniona na Polska Rzeczpospolita Ludowa. Warto o tym pamiętać, bo jak się przejdzie na ulicę Rakowiecką, to widzimy napis, który jest drwiną z inteligencji, z rozumu i z pamięci historycznej. I tam jest napisane ofiary PRL z lat 1944-1952, chyba coś takiego. No akurat tak się składa, że wtedy PRL nie było. To coś nazywało się Rzeczpospolita Polska. Więc dlaczego tak zrobili? Dlatego, żeby nie budzić świadomości, bo gdyby powiedzieli, że to były ofiary Rzeczpospolitej Polskiej, to by zgrzytało, musieliby napisać, że to były ofiary no właśnie czego? Polski stalinowskiej. No ale przecież tą Polskę stalinowską to Stalin nie zrobił sobie sam, tylko ją otrzymał od Roosevelta i Churchilla. No i tu by się rozpoczęła kołomnia. Więc napisali takie rażące kłamstwo po to, żeby nie pisać innych rażących kłamstw. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tą całą serię rażących kłamstw wpisuje się rażąco oszukana, rażąco fałszywa obecność pana Bidena w Polsce dzisiaj. Pan Biden w Polsce dzisiaj to jest po prostu jedno wielkie antypolskie oszustwo. Kłamie we wszystkim i warto o tym wiedzieć, o co tu chodzi. O zachęcenie Polaków do wzięcia udziału w tej operacji wojskowej na Ukrainie, czyli zrobienia z tego regularnej wojny. Chodzi o to, żeby stworzyć inny sojusz niż NATO, który będzie mógł być bombardowany legalnie, według prawa międzynarodowego, przez Putina. Na gruzach Ukrainy i Polski taki scenariusz opisał właśnie Aleksander Jabłonowski i Wojciech Olszański, za co siedzi w więzieniu. To ja powtórzę, na co on siedzi w więzieniu. Za to, że w 2016 roku powiedział, a też tego, ten mądry człowiek i genialny performer, influencer, czyli człowiek, który przekazuje pewne treści przez internet. No nie, on jest genialny, ale też tego sobie nie wymyślił, tylko dowiedział się, bo ma swoje kanały w Stanach Zjednoczonych. Co dowiedział się Wojciech Olszański i powiedział Polakom w 2016 roku? Że będzie wojna nuklearna, że będzie szok w Polsce i na Ukrainie, i na gruzach Ukrainy i Polski zostanie stworzone Ukropolin, czyli państwo, które będzie w połowie polskie, w połowie ukraińskie, ale będzie zarządzane przez siłę trzecią, czyli przez ludzi, którzy z Izraela uciekną na tereny polsko-rosyjskie. Taki scenariusz nam opowiedział Wojciech Olszański. No, od 2016 roku minęło już 7 lat, i ten scenariusz już jest realizowany. Ludzie, którzy mówią biegle po rosyjsku, a jeszcze ciekawą rzeczą tutaj trzeba dopowiedzieć, mianowicie te mocarstwo będzie takim mocarstwem granicznym, takim mocarstwem zaufania dwóch realnych mocarstw, czyli Rosji i Stanów Zjednoczonych. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do wpływów chińskich w Europie. To jest problem. I teraz jesteśmy okłamywani, bo w ramach największej tajemnicy różni tacy maherzy mówią: słuchajcie, Bidenowi to chodzi o to, żeby osłabić Rosję i żeby Rosję pozyskać przeciwko Chinom. To jest nieprawda. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć zdobycz Stanów Zjednoczonych i Rosji Sowieckiej, którą zdobyli w czasie II wojny światowej, żeby ta zdobycz się nie usamodzielniła. I tą zdobyczą jest szeroko rozumiana Europa. Chodzi o to, że Europejczyków jest więcej niż Rosjan i Amerykanów razem wziętych. Przypomnę, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to jest około 360 milionów ludzi, w Rosji około 120 milionów ludzi, to razem jest
470, mniej niż pół miliarda. No i jeszcze jest takie mocarstwo, które niby stoi na uboczu, czyli Wielka Brytania. Ile w Wielkiej Brytanii jest ludzi? Z Kanadą i Australią? Około 120-150 milionów. Ja bym i teraz myślała, zwróćcie uwagę, że te trzy mocarstwa, które rozszarpały Europę, bo nie ma czegoś takiego jak... Tutaj też im się narracja sypie, kiedy mówią, że Niemcy to, czy Niemcy tamto. Niemiec nie ma. Jest strefa okupacyjna, gdzie Niemcy są pod panowaniem, pod butem waspowskim. Nie ma firm niemieckich. Wszystko jest opanowane przez waspów. I teraz chodzi o to, żeby ta Europa pod przewodnictwem Niemiec, ale też i Francji, Europa Polska, Europa Hiszpańska, ta Europa tu na miejscu, na kontynencie europejskim, to jest ponad pół miliarda ludzi. Ale pamiętajmy, że Europa ma swoje skrzydło. Co jest skrzydłem Europy na świecie? Ameryka Łacińska, czyli wszystko na południe od Rio Grande. Tam jest ponad milion ludzi, z Brazylią na czele. I teraz, żebyście wiedzieli, że jeżeli tak popatrzymy na geopolitykę, to Europa już jest w BRICS-ie. Już jest w BRICS-ie, bo Brazylia jest w BRICS-ie. I okazuje się, że jest odwrócenie się ekonomiczne, nawet nie wojna. Nikt nie strzela do Amerykanów i Brytyjczyków. Po prostu ci ludzie handlują między sobą, ci ludzie handlują ropą i płacą za ropę w swoich walutach i po prostu przestaje być potrzebny dolar. I nawet nie chodzi o dominację Chin, tylko o współpracę z Chinami. Chiny są bardzo ważnym mocarstwem światowym, natomiast nie popełniają tego błędu, który popełniają waspowie. Otóż Chińczycy nie dominują, Chińczycy się przyjaźnią. To jest ich wielka mądrość, bo wiedzą, że przyjaźń jest czymś o wiele trwalszym niż dominacja. Jeżeli jest dominacja, to od razu się rodzi chęć zrzucenia jarzma. Nie ma rady na przyjaźń. W każdym państwie, tam gdzie jest dzielnica chińska, można pójść, tak, się dobrze zabawić, dobrze najeść i wrócić bezpiecznie. Tak. W każdym, gdzie nie byłem. Gdzie nie byłem, to dzielnica chińska jest wzorem porządku, kultury. Może nie? Zwracam się tutaj do naszych... I pracowitości. Oni nie zbijają bąków w internecie, wypisując głupoty na czatach. To są ludzie, którzy po prostu bardzo dobrze pracują. Prawda? Oczywiście bardzo ciężko pracują, zawsze są przygotowani, żeby coś podpowiedzieć, żeby zrobić. Nie ma godzin, że jest zamknięte. Znaczy oczywiście te restauracje swoje i w ogóle biznesy kiedyś zamykają, ale do późnych godzin wieczornych, dopóki tylko jest potrzeba, to zawsze są obecni, zawsze są gotowi na pomoc i praktycznie każdym jakimś przeciwnością potrafią się przeciwstawić. Oczywiście wszyscy o tym wiemy, nawet jakieś zespoły taneczne czy produkty. No nikt nie może zrobić rzeczy lepiej niż Chińczycy. Jest to oczywiste. I tutaj echa naszej imprezy, że jesteśmy jak magnes, ściągnęli wczoraj do siebie i sierżanta, i Łukasza. I to prawda, był sierżant Wilczyński, któremu tutaj salutuję. No był też, wiadomo, pan Łukasz Rępalski, także natomiast tutaj nie wytrzymał, jest tu z nami pewien biznesmen waspowski, pan Wojciech Polak, on tam siedzi po stronie waspowskiej, robi biznesy. No i tu, prawda, puszcza takie gniewne syki, ale ty masz rozkminki, Gienek, co tam jeszcze napisał Wojciech Polak, co ty ćpiesz, Eugeniuszu? Jest z Ukrainy, czy jest kobietą, bo mam wątpliwość. No i to są właśnie tego typu, nie przejmuj się, prawda? Natomiast tutaj Wojciech Polak w przypływie rozpaczy, prawda, mówi, że on też ma firmę i płaci podatki. Pięknie, pięknie, Polak, płaćcie podatki waspom. Sami wiecie, o co tu w tym wszystkim chodzi. No w każdym razie nie opuszczają nas dzielni blogerzy, którzy nas wspierają. W momencie, kiedy tym blogiem zainteresowała się pani doktor Sokołowska i zaczęła go komentować, to poziom kultury wzrósł, poziom chamstwa spadł. Natomiast, żeby było jasne, my na ten czat nie mamy, znaczy mamy, możemy go skasować, możemy go robić, ale pozwalamy. Dlaczego? Wychodzimy z założenia, że po co utrudniać ludziom kontakt, skoro i tak jest łatwy. Jak skasujemy kogoś, to ktoś się napisze jako pod innym nickiem. Nie ma sensu. Natomiast trzeba wiedzieć, my tutaj mamy sferę polskości w tym salonie. Sfera spokoju, urody, kultury. O, proszę bardzo, mamy tutaj kobietę, piękny, która po brytyjsku napisała do waspów
do Deep State'a, do jego, do ich marionetki Bidena. A co wy? Co wy? Szanowni Państwo z całego kraju, przypominam, zapisywanie się do struktur Stronnictwa Narodowego i do różnych struktur narodowych. Teraz jest największy rozwój, odnotowują struktury kamradzkie Wojciecha Olszańskiego, który jest więziony, ale jego idea, jego pomysł, żeby bronić Polski, bardzo prosty. On nic nie wymyślił. Olszański nie jest żadnym geniuszem, to jest po prostu uczciwy człowiek. To jest straszne. W Generalnym Gubernatorstwie obecność uczciwego człowieka jest bardzo niepokojącym zjawiskiem, bo jest groźba, że piramida kłamstwa runie. No i właśnie runęła. No i właśnie runęła, jest z nami pani doktor Sokołowska w OFIE. Dzień dobry pani doktor. Serdecznie witam. Są z nami nasi dzielni użytkownicy czata. O, Jasiek z Toronto, jakie to mądre, pilnować Polski, innej nie będziemy mieli. Tak, tak, to Generalne Gubernatorstwo z późniejszymi zmianami to jest Polska. Nie jakaś druga RP, która uschła, którą gdzieś tam ktoś chce reaktywować, szalony, prawda, i jeszcze zarobić po 200 zł na dowodzie suwerena, ale Polska jest tu i ta policja, i ten rząd marionetkowy, to jest Polska. Bierzemy udział w tym roku w wyborach. Powiedz coś o tym, bo ty właśnie, z tego co wiem, proszę Państwa, odbyły się prawybory u Tanajmo i koleżanka zajęła zaszczytne drugie miejsce i będzie kandydowała na liście Tanajmo z Chełma. Tak, będę kandydowała. Może prawybory to troszkę nieprecyzyjnie ujęte, w każdym razie to tak. Prawybory, no tak, zajrzał do swojego serca Tanajmo i stwierdził, tak, kocham Jolantę, ale tego z jedynki też kocham, kocham ich obydwoje i proszę Państwa, macie już, o. Proszę, tak, proszę. Nie wiem, kto będzie na pierwszym miejscu, w każdym razie ja będę na drugim i mam już hasło do swojej kampanii. To będzie druga na liście, pierwsza dla was. Tak wygląda, bo jest babą. A w ogóle trzeba pamiętać, że 30-kilka% miejsc będą musiały być to miejsca żeńskie, więc tutaj dziewczyny... Także mają... wybieram się. I teraz tak, poważnie, bo tutaj tak żartujemy troszkę z Gienkiem, ale to bardzo poważnie i będę brała udział w wyborach i tak... z grupy Pawła Tanajmo. Tak, dlaczego? Dlatego, że moje kroki połączyły mnie z Pawłem Tanajmo i jego grupą kilka razy na spotkaniach antyszczepionkowców, później jeszcze na marszach przedsiębiorców. Wiem, że przedsiębiorcy polscy bardzo ucierpieli w czasie pandemii i ja z całego mojego serca w miarę moich możliwości starałam się jakoś jakby ich bronić, nawet żeby przekazywać wiadomości, że to jest jakby bezprawne, moim zdaniem było bezprawne zamykanie biznesów, z których ludzie się utrzymywali, które były źródłem utrzymania rodzin. Moim zdaniem jest bezprawne, moim zdaniem powinno być rozliczone, absolutnie. Ja jestem całym moim sercem za przedsiębiorcami. Oczywiście kocham wszystkie inne zawody, ale dlaczego? Dlatego, że jestem finansistką i dlatego, że to właśnie drobni przedsiębiorcy Polacy nakręcają naszą koniunkturę polską i później z tych pieniędzy my żyjemy wszyscy, że wspiera się rodziny, wspiera się no inne różne zawody, więc to właśnie oni produkują te nasze dobra narodowe i właśnie dlatego przede wszystkim z tym ugrupowaniem będę szła do wyborów. Natomiast nie ze wszystkimi poglądami mogę się zgodzić, myślę, że sercem jestem bardziej z grupami takimi narodowościowymi. Z nami, tak, polskie z serduszko, z piękne polskie serduszko bije w tej piersi serduszko. I to jest, tego się trzymajmy. Tak. Proszę Państwa, jest tutaj kolejny zarzut w sumie, że gdyby nie wolna Polska, to Gierek nie mógłby robić swoich maniw. Kolejny tekst tutaj do pana Wojciecha Polaka. Dzień dobry.
No i to jest zarzut czy forma manipulacji? To znaczy tak, skoro rzeczywiście w sferze informacyjnej jest swoboda, bo nie wolność, nie używajmy słowa wolność, tylko użyjmy słowa swoboda, no ale co to jest za swoboda? Swobodnie można opluwać Polskę, swobodnie można okradać Polaków, tu jest swoboda. Jeżeli ktoś natomiast wykorzystuje tą swobodę i zaczyna robić swoje manifestacje, to jest tak czy inaczej eliminowany. Przykładem jest chociażby nasz drogi Wojciech, doktor Wojciech Chowski, doktor Wojciechowski, Piotr z Bydgoszczy, który no, ostatnio pożegnał się z życiem. Także to są takie rzeczy. Paweł Suchy się pyta, w UK mieszka 65 milionów ludzi, skąd się wam wzięło 150? No właśnie skąd? No Kanadę trzeba dodać, Australię i liczne dominia UK, bo proszę nie mylić, Wielkiej Brytanii z Anglią. W Anglii, tutaj tej wyspiarskiej, mieszka oczywiście 65 milionów ludzi, tej nazwijmy części europejskiej UK, czyli United Kingdom. Natomiast United Kingdom to są również różne miejsca na świecie. I tu ciekawa rzecz, mamy do czynienia też z przejściem, już, proszę Państwa, już część UK jest w BRICS-ie. O czym mówię? Jaka część UK jest w BRICS-ie? Republika Południowej Afryki. Republika Południowej Afryki, czyli Królestwo Zulusów i Diamentów, już, proszę Państwa, zwietrzyła wiatr nosem i chytrze przyłączyła się do Chin. Także panie Polak, Wojciech, myślę, że pan też powinien przyłączyć się do BRICS-u, o ile już się pan nie przyłączył. Tutaj no troszkę się zapatrzyłam na te wpisy w związku z tym, może nie byłam. Ale mamy telefon, mamy naszego stałego tutaj naszego fana, który nie może żyć bez telefonu do telewizji narodowej codziennie. Dzień dobry panie Daro, halo, halo. Dzień dobry, witam pana i panią doktor. Dowiedziałem się wczoraj, że pani doktor obchodziła tam swoje urodziny, więc chciałbym życzyć pani doktor 100 lat życia, zdrowia, w ogóle wszystkiego, co najlepsze, tego, co sobie pani tam zaplanowała. No to tyle. Miał być wczoraj jakiś program wieczorem, ale tak jak powiedziałem, ja nie mogłem, bo no widzę, że pan też... My też nie mogliśmy, panie Daro, my też nie mogli. My naprawdę, jakbyśmy chcieli, to byśmy zrobili, ale lepiej, żeśmy nie robili tego live'a, bo... No ja się domyślam, tam już pewnie... Terrory naszego czerwonego korsarza. No ja wiem, jak korsarz dał tam w palnik, to już nie było co zbierać. Ale nie, no jasne, jak są urodziny, to trzeba. Proszę pana, ja chciałbym się zapytać, bo to też jest, pytał się mnie pan wczoraj o zdrowie. Ja widzę, że pan ma na twarzy taką bliznę. Myślę, że to nic się nie stało. Nie jest to też jakiś taki celowy zabieg, aby upodobił pan się, tak jak rozumie pan Popek, Monster, albo ten Wiedźmin, Geralt, czy drugi był taki Wiedźmin, pan teraz trochę wygląda tak jak Geralt Sendylir, powiedzmy. Powiem panu, że nie, pani doktor Sokołowskiej się podoba, powiedziała, że wyglądam jak Kmicic z blizną. Mi też się podoba. Nie, no dobrze wygląda jest pan. To tylko blizna pooperacyjna. Dużo lepiej pan teraz wygląda, jak pan jest normalnie ubrany, pan tą taką białą koszulę założył, wreszcie wygląda pan jak człowiek. Nie, serio mówię, dużo lepiej. Tak zdrowie i w ogóle. Chciałem się pana zapytać, bo ja tak myślę, że pan coś sobie na tej twarzy wyciął. Niech pan mi powie, czy każde znamie jest warto wyciąć, czy na są pewno takie... Takie, które się dosyć szybko powiększa, trzeba wyciąć i sprawdzić histopatologicznie, co to jest. I tak się stało. Na razie był to drobny zabieg, który przeprowadziła wybitna pani doktor chirurg z Garwolina, pani doktor Nieckarz-Kotkę, która no, okazała swój kurs. A jaki jest powód tego, bo powiedział pan, że jeżeli to się powiększa, a czy może być tak, że jeżeli się nie będzie powiększało, to czy jest wtedy jakieś ryzyko? Wie pan co, takiego usunięcia? Małą plamkę średnicy około 7 mm, jakieś 20 lat temu się pojawiła.
20, może trochę 15 lat temu się pojawiła. Natomiast jakieś 3 lata temu, wokół, może więcej, 5 lat temu, pojawiła się wokół tej plamki taka większa plamka, jasna, i ona trzeba dosyć tak zauważalnie się poszerzać. No i jednak to wycięliśmy, zbadamy histopatolozy, znaczy histopatolozy zbadzają i zobaczą, co to jest. Jeżeli się okaże, że to jest nic złośliwego, to odetchniemy wszyscy z ulgą. Natomiast jeżeli się okaże, że to jest coś złośliwego, to będziemy czynili dalsze kroki. Trochę się denerwuję przed tym wynikiem histopatologii, ale to jeszcze za tydzień. Za tydzień będziemy coś więcej wiedzieć. W każdym razie pocieszę tutaj wszystkich. Nie był to żaden zamach, nie było to jakieś krwawe starcie. Była to po prostu procedura onkologiczna, chirurgiczna, która mam nadzieję, że zakończy się sukcesem i wszyscy odetchniemy z ulgą. Także cieszę się, że Pan się tym interesuje i w ogóle dostałem wielu takich współczujących sygnału, że ludzie gotowi są stanąć za mną murem i bronić mnie przed atakami waspów, a to się okazuje, że to tym razem nie wasp, tylko jakiś niezłośliwy, mam nadzieję, nowotwór skóry. Ja też się cieszę. Tak, tak, bo ja również chciałbym, żeby Pan był jak najdłużej w dobrym zdrowiu, no może nie tyle chodzi o Pana, ile był, chodzi o to, żeby był Pan w stanie prowadzić ten swój program, bo bez Pana to trudno by było, no dlatego wszyscy tutaj liczą na to, że jednak będzie nam Pan jeszcze dłużej dostarczał takiej rozrywki na bardzo wysokim poziomie. Proszę Pana, a niech Pan jeszcze powie, bo no ja się cały czas przymierzam. Pan wczoraj stwierdził, że ja żadnych szabel nie mam. No troszkę ma Pan rację, to nie są oczywiście ludzie, którzy są tacy przekonani, którzy by się tak nadawali na takich tam ideowych członków, ale oni są skłonni wstąpić. Tylko ja powiem od razu Panu, o co mi chodzi. Ja bym chciał założyć koło, takie jak ma Pani doktor. No to by się tam wydzieliło, powiedzmy, że to by się nazywało koło na przykład Żoliborz albo koło Bielany, może być nawet Olszyna. Tylko niech Pan mi powie, w jaki sposób by ten proces wyglądał weryfikacji, czy my jesteśmy polskiej tam, czy innej narodowości. Jak to się robi? Pożegnam się. Panie Daro, ja w tym czasie żegnam się z koleżanką. A ja chciałam poczęstować. Rosołek mam. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Dobrze, Pani Daro, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to nie są do omawiania takiego publicznego za bardzo. Jeżeli powstanie jakaś grupa, no wiadomo, że najpierw trzeba będzie ją sprawdzić, bo trochę Panu nie dowierzam, a nawet bardzo Panu nie dowierzam, ale dobrze, no fajnie, że Pan o tym mówi i porusza temat, więc cóż, no to sprawdźmy i chodźmy. Także cóż, no dobrze. W porządku. Czy jeszcze Pan chciałby o czymś opowiedzieć? No nie, jeżeli nie chce mi Pan o tym powiedzieć, ale to bardzo dziwne, bo to czy u Pana, czy gdzieś indziej, jak to można stwierdzić, czy ja jestem narodowości polskiej? No jak pan by się do tego zabrał? No niech Pan tak powie, bo ja tego w ogóle w głowie tutaj się nie mieści. Mamy, no widzi Pan, to są rzeczy, które się Panu w głowie nie mieszczą, a my mamy metody sprawdzające. Sprawdzimy po prostu, co jest dla Pana drogie. O czym Pan nie chce mówić. No ale niech Pan powie, jak Pan by to sprawdził, no bo to jest cholernie ciekawe. Zgłasza się do Pana człowiek, który mieszka w Polsce, no twierdzi, że umie mówić po polsku trochę, twierdzi, że jest tutaj Polakiem, no bo kim miałby być? No myślę, że każdy człowiek, który mieszka w Polsce i się tutaj urodził, no to chyba jest Polakiem, czy nie jest? Jak to? Są struktury państw ościennych i kilku państw zamorskich, które w Polsce istnieją. I niektórzy do tych struktur należą. Jeżeli ktoś taki jest, to my po prostu go nie przyjmujemy z racji, że jest zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i narodu. Ale jakich struktur na przykład? Na przykład Mossadu, albo CIA, albo MSX. To znaczy nie, w sumie to ja się nie mam Pana o co pytać, ponieważ ja do żadnych struktur nie należę, w ogóle żadnych struktur nie należę. To się okaże. To już Pan to sprawdzi. Proszę Pana, kilka takich pytań. Ja teraz widzi Pan, że głupot nie gadam, wszystko to się ściśle wiąże z tym, co Pan robi. Proszę Pana, niech Pan powie, ten Nopic albo Nopik, czy był jakiś odzew, bo Pan zgłosił tam, miał Pan zgłosić jakiś list, czy jakąś taką prośbę,
podać tam w arkuszu jakieś dane kontaktowe. Czy ktoś panu na to z tamtej strony, z drugiej strony tam odpowiedział, że tak, będzie taka pomoc? Rosyjskiej, że rzeczywiście ostrzegą, że bardzo fajna inicjatywa, że ostrzegą, jeżeli będą jakieś ruchy uderzeniowe, to ludność cywilna zostanie ostrzeżona. Mamy odpowiedź, oficjalną odpowiedź. Prezes dostał informację, że ludność będzie cywilna, ale cała ludność, ja również będę ostrzeżony. A zwrócił się pan, podał pan swój numer telefonu i chce pan otrzymać taką ostrzeżenie, to tak. No wie pan, że nie, no pan dobrze, pan tam zgłosił jakąś listę i ci z tej listy będą ostrzeżeni. Stop. Nie było mowy o żadnej liście. Chwileczkę, tutaj pan jest w błędzie, dezinformuję pan. Nie zgłaszaliśmy do strony rosyjskiej żadnej listy i nie pan zwrócił uwagę na słowo oddolna. To znaczy, jeżeli ktoś chce otrzymać ze struktur państwa rosyjskiego ostrzeżenie, to otrzyma. Jeżeli ktoś chce, czyli wyśle SMS-a, maila, to mailem albo SMS-em dostanie ostrzeżenie, że proszę tutaj na przykład w okolicach, gdzie tam to było, w Skarżyska Kamiennej, tak? Tam, gdzie budowana jest ta fabryka, prawdopodobnie będzie zbombardowana, więc proszę tam nie przebywać w tym i w tym dniu. No to wtedy takie ostrzeżenie Rosjanie wystosują. Na zasadzie pokojowego. Oczywiście nie będzie mowy o żadnej wojnie, tylko o pokojowym odstraszaniu czy zapobieżeniu ataku nuklearnego. To Putin ma całą plejadę pomysłów, żeby to odpowiednio nazwać. Oczywiście będzie to akt wojenny. Natomiast no, są różne metody prowadzenia wojen. Ostatnio w XXI wieku najmodniejsze są wojny pokojowe. To są takie walki o pokój, że wojny nie ma, ale kamień na kamieniu nie zostaje. No tak, znaczy to, czy będzie wojna, czy nie, to już są tylko spekulacje, ale tak, czy tak, mówi pan, że każdy ma się sam zgłaszać, tak? W sprawie maila. My nigdy nie podawaliśmy żadnego maila ani telefonu. Telefony i maile są w internecie. Żyjemy w XXI wieku, jest tysiące maili i komórek i telefonów. Można się na różne, może nie tysiące, ale wiele sposobów. Można się zwrócić bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta Putina, może się zwrócić do Ministerstwa Obrony Narodowej, może się zwrócić do każdego z ministerstw Federacji Rosyjskiej, może się zwrócić do władz obwodowych czy okręgowych z prośbą, że jest taka sprawa i podejrzewam, że to wszystko trafia do jednego miejsca, czyli do jakiegoś gabinetu wojskowego rosyjskiego i oni zacierają ręce, no bo ktoś z nimi rozmawia. To jest w ogóle bardzo fajne dla prowadzących wojnę. I rzeczywiście zależy, co jest celem wojny, czy zniszczenie ludności cywilnej, czy obiektów militarnych. Rosja deklaruje, że jest zaniepokojona rozwojem infrastruktury militarnej i deklaruje, że będzie się bronić przeciwko militarnej agresji na Rosję. Jeżeli, no to są moje spekulacje, ale są dosyć oczywiste, że jeżeli dojdzie do jakichś rozbudowy instalacji militarnych w Polsce, a Polska nie będzie w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, tylko w jakimś egzotycznym sojuszu, nie wiadomo z kim, z Rumunią na przykład, to wtedy NATO nie będzie nas bronić, a buławy i kinżały, czyli najnowocześniejsza hipersoniczna broń rosyjska, będzie w te miejsca uderzać. I jeżeli Putin będzie mógł ochronić ludność cywilną, to dla niego to jest super interes, ponieważ on wyjdzie wtedy jako obrońca pokoju w świecie, jako człowiek, który no, zachowuje się rycersko wobec ludności cywilnej, a niszczy tylko infrastrukturę militarną, czyli nie wiem, zbiorowiska czołgów, fabryki broni, stacje przeładunkowe militarnego sprzętu. To wtedy, no tak, no tak, tak, tak. On się teraz zachowuje tak bardzo, oczywiste. Można powiedzieć, rycersko. W zasadzie już tak walczy o ten pokój, że skończmy to zdanie. Rzeczywiście jest w tym trochę obłudy czy jakieś nowomowy, ale proszę Państwa, milion strat, milion ludzi zginęło w Iraku, operacja pokojowa. Potężne ilości strat w Syrii, operacja pokojowa. Nie ma wojny, tak? No oczywiście, że jest, tylko się ładnie nazywa. Straty w Iranie, bombardowania celów. Proszę pana, żeby było jasne, to o czym ja mówię,
To nie jest tylko spekulacja, ale to już miało miejsce w Iranie. Izrael bombarduje infrastrukturę militarną, która według analityków izraelskich szkodzi, czy może zaszkodzić, bo jeszcze nie było do tej pory żadnego ataku Iranu na Izrael. Ale spekulanci, czy tam doradcy, czy analitycy izraelscy twierdzą, że są instalacje, że jest broń, że Irańczycy mogą ich zaatakować i za samo to, że mogą zaatakować, oni przyznali sobie prawo. Oni sobie przyznali, a reszta świata to uznała. I jest faktem, że było parę razy już bombardowanie infrastruktury militarnej w Iranie przez wojska izraelskie i społeczność międzynarodowa to zaakceptowała. Więc proszę Państwa, nie chcę krakać, ale wygląda na to, że jest bardzo możliwe zbombardowanie pewnych celów militarnych w Polsce na tej samej zasadzie, co Iran został zbombardowany przez wojska izraelskie. I to naprawdę są spekulacje już zasadne, dlatego my, ludność cywilna, bezbronna, niewinna, ratujmy się jak tylko możemy, zabezpieczmy się przed tym, bo naprawdę jest taka możliwość. Jest taka możliwość. I pan usprawiedliwia ja w ten sposób działania nie. Putina nie. Na tej zasadzie, nie. że ktoś robił coś podobnego. Rozumiem, że ma pan na to jakiś dowód, ma pan moje pismo, że ja usprawiedliwiam. To proszę je przedstawić. Nie problem. Ja nie usprawiedliwiam. Ja szukam ratunku dla ludności cywilnej. No pan na zasadzie analogii tłumaczy mi, że to, co robi Putin, jakby to było. W pewnym sensie można to przyjąć, bo tak ktoś coś podobnego robił wcześniej. Jeszcze raz. Otóż nie tyle można to przyjąć, co już ktoś robił takie rzeczy i zostało to przyjęte. Proszę Państwa, społeczność międzynarodowa... Cała historia ludzkości na tym polega. Zawsze się toczyły wojny. No. Zawsze były państwa, które dążyły do imperializmu. Zawsze były państwa, które... były eksploatowane. I nie, my jako nowe... eksploatowane generalne gubernatorstwo z późniejszymi zmianami już nie wierzgamy przeciwko Ościeniowi, już nie walczymy o wolność tego generalnego gubernatorstwa. Chcemy przeżyć. Dobrze, już zgodziliśmy się na dominację Bidena. Jak pan zwrócił uwagę, zamiast pójść z Niemiec z kijem na słońce czy z motyką i nie wiem, pluć na Bidena wczoraj, nasza grupa się ustawiła pod urmem, żeśmy tylko grzecznie powiedzieli, że to, co robił rząd, jest obrzydliwe i nielegalne. Zwróciliśmy uwagę, że społeczeństwo generalne, chwileczkę, że społeczeństwo generalnego gubernatorstwa z późniejszymi zmianami nie zostało poinformowane o tym, że mienie militarne i cywilne naszego biednego społeczeństwa jest do przekazania dla Ukrainy. Nie zostaliśmy o tym poinformowani. Nie było debaty. Zostaliśmy wydymani. Zostaliśmy okradzeni. Płacimy dużo za paliwo. Płacimy dużo za prąd, ponieważ kasa idzie na różnego rodzaju, widzimy się, deep state na Ukrainie. I już wiemy. Już i my to na to, żeby było jasne, społeczeństwo polskie wyraziło na to milczącą zgodę. Ale nie ma zgody, nie ma zgody na zabicie nas. Już, no już trudno, jak nas zniewalacie, to nas zniewalajcie, ale przynajmniej nas nie zabijajcie, nie wystawiajcie nas na bombardowania putinowskie. My chcemy przeżyć. To jest bardzo ważne przesłanie. Jeżeli pan w tym widzi jakieś, nie wiem, przyzwolenie dla Rosji czy tak dalej, to pan za dużo widzi, nieprawdę pan widzi, wydaje się panu, kłamie pan. Natomiast mamy sytuację zagrożenia życia i zdrowia nas jako obywateli i my postanowiliśmy na to odpowiedzieć. Ja przypomnę dwie rzeczy zasadnicze. Bez jednego wystrzału po 89 roku cały polski przemysł został albo przejęty przez obcy kapitał, albo unicestwiony za około 0,1, a nawet mniej wartości. Zostaliśmy ograbieni, zostaliśmy zadłużeni na przyszłe pokolenia. To wszystko bez jednego wystrzału. No ofiary tam były ofiary. No, niektórzy działacze Solidarności, którzy się spostrzegli, zniknęli bez śladu. Tak, i dalej znikają. No, ksiądz Uszyński na przykład, ksiądz Uszyński, który brał udział w agenturalnych pracach w Kościele Świętej Anny, tworzył Ligę Polskich Rodzin i rozpłynął się we mgle. Nie ma go. Ksiądz Kotlarz, ksiądz Suchowolec. Kotlarczyk. Kotlarz, Kotlarczyk.
Dobra, przepraszam. Kontynuuj. Suchowolec, ksiądz Niedzielak. Ilu ich było? Nie ksiądz z kolei, ale Bartoszcze. Wszyscy, którzy stanowili zagrożenie dla systemu rozkradania Polski, bo tak to trzeba nazwać, to jeżeli się nie podporządkowali, to ginęli w takich czy innych okolicznościach i to trwa nadal. I trzeba jeszcze powiedzieć o tych milionach wypędzonych za chlebem. To też jest depopulacja. Myśmy stracili najbardziej ambitnych, młodych ludzi, którzy zamiast tworzyć dochód narodowy w Polsce... Zostali ekonomicznie zmuszeni do emigracji. Dokładnie tak. Tak. I za te rządy, a trzeba dodać o zdjęciu z kodeksu karnego ustawy 134 i 135 o ochronie mienia państwowego i odpowiedzialności urzędników państwowych. Ci bandyci, zdrajcy, kryminaliści zabezpieczyli się, modulując prawo tak, Deep żeby state. Pozostać bezkarni. Ci kryminaliści, złodzieje, mordercy działają z ramienia i na polecenie zwolenników pana Joe Bidena i trzeba wiedzieć, kto to jest pan Joe Biden. To jest ich marionetka, to jest marionetka tych ludzi, którzy zrobili nam nieszczęście. Panie Daro, i tutaj tylko jeszcze, przepraszam, bo zacytuję. Z domu się cofają, no nie da się rozmawiać. W ogóle to prosiłbym pana, żeby przynajmniej jak ze mną pan rozmawia, to niech pan nie nadaje jakichś takich nazw, że tam jest generalne gubernatorstwo. No, pan nadaje takie nazwy, tam, wie pan, to tu, jest tak jak ja bym... Tu, Żumana, nie jak, tam, jak tylko ja tu jest generalne termin... gubernatorstwo. Tu. Proszę? Tu jest generalne gubernatorstwo z późniejszymi zmianami. My żyjemy w nim. Ale to pan państwo. Tak nazywa, no to tak ja nazywam. Mogę, no dobrze, nie będę tylko... A pan twierdzi, że mamy wolną Polskę i odwiedził nas przyjaciel. Proszę pana, panie Daro, na tym polega różnica między... Ale nie rozmywam, tylko nie, właśnie nie rozmywam. Panie Daro, nie rozmywam, tylko przypominam panu, co to ja tylko ujmuję to, co właśnie się dzieje. Ja twierdzę, że jest to generalne gubernatorstwo z późniejszymi zmianami, które trafiło w łapska Deep State, a pan twierdzi, że to jest wolna ojczyzna, do której przyjechał przyjaciel. No, tym się różnimy. No wolna na tyle, na ile są w dzisiejszym świecie wolne państwa. Każdy jest z każdym w jakiś sposób powiązany. My jesteśmy w tej chwili w Unii Europejskiej, z drugiej strony na pewno nie jesteśmy powiązani ze Stanami Zjednoczonymi tak samo jak Izrael, tylko trochę inaczej, prawda? Dlatego zapraszamy do siebie prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nie na przykład Putina, no bo w tej chwili trzymamy ze Stanami Zjednoczonymi, a Putin zaatakował Ukrainę. No i jest to w pewnym sensie wymierzone w ten sojusz, no bo tak to działa, no są na świecie strefy wpływów. Jasna sprawa, tak? Świetnie pan mówi. I ja widzę, że ta strefa wpływów, nazwijmy to, środkowej Europy ma być zagospodarowana przez Ukropolin, gdzie my, jako ludność niepotrzebna, mamy być emigrowani albo zbombardowani. I ja się bronię, po prostu chcę przeżyć, jak ta mała myszka, która nie chce zginąć w pożarze lasu, tylko chce po prostu wykopać sobie norkę, a może głębszą norkę i przeżyć. Ale co to znaczy, mamy być zbombardowani? To znaczy, że mamy być zbombardowani, proszę pana. Skąd to wiem, proszę pana, z analogii. Widzę, co zrobili w Iraku, widzę, co robią w Iranie, widzę, co robią w Syrii, widzę, co zrobili w Libii, widzę to i widzę, że to są ci sami ludzie i się ich po prostu obawiam. Przyglądam się, kogo tu wspierają, przypominam sobie aferę podkarpacką, przypominam sobie i wyobrażam burdele pełne nieletnich dziewczynek z Ukrainy i chłopczyków, które są molestowane przez polityków wiodących w Polsce sobie to i wiążę fakty, proszę pana. Jeżeli pan jest przyłapany na wizytach w burdelu i bzykaniu nieletniej dziewczynki, teraz jest wysokim urzędnikiem w kancelarii premiera Morawieckiego, to dla mnie, proszę pana, jest to powód, żeby trąbić na trwogę. Dla pana nie? Pan to toleruje? Dla pana to jest okej? Okej? Daro. Ale co? Bzykanie nieletnich to jest okej, tak? Afera podkarpacka to jest okej?
Ale to nie afera podkarpacka obchodzi. Takie afery są w każdym kraju. Nie wiem w ogóle, dlaczego nie przywołał aferę podkarpacką. Czyli nie było afery podkarpackiej. Nie, pan Kuchciński jest porządnym ojcem rodziny, który teraz dorabia sobie do emerytury. Jest ale fajnie. Czy on nie obchodzi pan Biden w ogóle? Jest naszym przyjacielem. Machając biało-czerwonymi i amerykańskimi flagami, poszliśmy wszyscy. Dobra, my nie. My nie. Takie same afery są również w środowisku kamradzkim. Tam są różne osoby z wyrokami. Jakiś kamrad Czujny na przykład, tak jak on był przedstawiany, że on siedział już za różne tam oszustwa, tak? Jakieś problemy rodzinne, takie dziwne sprawy. Oczywiście, że to nie jest chwalebne, ale to jest wszędzie, więc takie same sprawy są w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, że tam, bo kto ma władzę, to stara się ją jakoś wykorzystywać, bo jest taka pokusa, uważa, że jest kimś lepszym, ważniejszym, komu więcej wolno, więc no to tak było i tak będzie, ale po co pan w ogóle o tym mówi w tej chwili? No bo to ma związek. No, pan się mnie pyta, dlaczego jesteśmy zaniepokojeni. No właśnie jesteśmy zaniepokojeni, bo widzimy wysyp tych spraw, które się wiążą. Jaki jest związek afery podkarpackiej z tym, czy nas Putin zamierza bombardować? No chyba zamierza nas tak samo, jak te wszystkie inne państwa, może o tym myśleć. No ale w tej związek chwili jest kierunek taki, jest przyczynowo-skutkowy. Jest afera podkarpacka, żeby wyhakować polskich polityków. Polscy, lokalni politycy warszawscy mają doprowadzić nas do wojny z Putinem i my mamy zostać... To pan tak mówi. Tak mówię. No, ja tak mówię, ja Sendecki tak mówię. Tak. Dobrze pan powiedział. No dobrze, no ale mówię, że to pan tak mówi, no to ja dobrze. Tak poczekamy, tak, pożyjemy, ja tak mówię, sprawdzimy ja... to. Proszę pana, pan i środowisko kamradzkie, wy takimi właśnie sprawami żyjecie. Ciągle coś się stanie, żeby było takie paliwo jeszcze na pół roku, na rok. Ale później okazuje się, że tak naprawdę nic się nie dzieje, więc już są nowe tematy. Nic się nie stało, już nie było. Polacy, nic się nie stało, tak nam powiedział pan Daro. Polacy, nic się nie stało, tak nam powiedział pan Daro. A gdzie? W telewizji narodowej. W telewizji narodowej Cuda i Dziwy pan Daro zadzwoni i nam wszystko wytłumaczy. Daj mi powiedzieć, mamy największą inflację, bo finansujemy wojnę na terytorium zastępczym, wojnę Rosji z NATO na terytorium Ukrainy. Mamy dodatkowo największą ilość pozakowidowych zgonów, nadmiarowych zgonów. Mamy wszelkie inwestycje, jakich, gdzie by nie dotknąć, to albo nadpłacane horrendalnie, albo nietrafione całkowicie, tak jak te respiratory, afera maseczkowa, te durnowate testy, które o niczym nie świadczy, na każdym kroku. Czy to oczyszczalnia najdroższa w Europie, ta nasza czajka, która do dziś nie pracuje bez zarzutu, czy to czego nie dotknąć, autostrady najdroższe. Wszystko, dlaczego tak się dzieje, bo panuje powszechna korupcja. A dlaczego panuje powszechna korupcja? Na zasadzie hakologii. Nie zrobisz tego, co my sobie życzymy, to mamy na ciebie haka w postaci zabawiania się z małą dziewczynką w aferze podkarpackiej. Dokładnie. W burdelu. To trzeba nie Panie Daro, pan tego nie widzi, nie wiąże pan faktów? Ja wiem, że fakty, ja to wszystko potrafię panu wytłumaczyć. Tam się pani doktor tam się bardzo złości, że jest w Polsce korupcja. Korupcja zawsze była, to jest po prostu immanentna cecha takiego systemu, jaki jest, że do władzy dochodzą ludzie, którzy w czasie sprawowania władzy chcą jak najwięcej ukraść. A czy twarzą tego systemu jest Biden? Ale chwileczkę, czy pan Proszę. Odpowiada system, w którym można kraść, czy twarzą który można tego mordować? Bidenu jest Biden? Czy twarzą tego systemu jest Biden? Czy twarzą tego systemu, który jest w Polsce, jest Biden? I tak, i nie. Bo również w Rosji też jest taka sama korupcja jak w Polsce, tylko że ona działa w inny sposób. To jest praktycznie wszędzie. No to wie może, pan, żeby my nie też chcieli. Ale morderstwa są wszędzie, ale złodziejstwo jest wszędzie, to znaczy, że my mamy to akceptować, bo jest wszędzie?
No to zaraz, to zdjąć to z kodeksu karnego i niech się broni każdy jak troglodyta sam, a państwo nam do niczego nie jest potrzebne, no jeżeli tak. Państwo jest potrzebne, to ja bym musiał wytłumaczyć, ale bym potrzebował więcej czasu, żeby to powiedzieć tak jak ja to widzę. Natomiast no, tutaj pani poruszyła wiele spraw, ale na przykład to, że w tej chwili mamy w Polsce wysoką inflację. No mamy wysoką inflację. Wyższą niż wszędzie, ja dlaczego? Jakie przekręty robił ten łobuz z paliwami? Sam się przyznał, że było zawyżane, prawda? Na każdym kroku jesteśmy rabowani. Ja tych ludzi jako złodziei, kłamców, oszustów przeklinam w każdym pokoleniu. Mieli być uczciwi, okazali się tacy jak poprzednicy albo gorsi. Dobrze, to ja się spytam pani doktor, czy ma pani jakikolwiek pomysł na to, żeby zmienić tak, aby było to w inny sposób, aby te wszystkie patologie zlikwidować? Mam, oczywiście. I gdyby służby działały tak, jak powinny, to by dawno to było zrobione, bo wystarczy ujawnić te haki. I nie znaczy, że my byśmy nie wybaczyli, nie znaczy, żebyśmy zmienili zarządzających, ale zerwaliby się z łańcucha hakologii, a oni są wciągani coraz głębiej w mafijne interesy światowej lichwy. Niestety. Ale to, ale nie zostaną te rzeczy ujawnione, no, ponieważ te służby działają tak, jak mają działać. Czyli te wszystkiemu są winne nasze służby, to my pozdrawiamy pana służby, pan coś wie o tych służbach, co my nie wiemy. Nam się wydawało, że w tych służbach są polscy patrioci, którzy aż się rwą do jakiejś wojaczki, żeby tak wyłapać tych oszustów i ich tak, Jacy patrioci? Nie ma patriotów, są ludzie, którzy wykonują swoją pracę i dostosowują się do tego, jakie są w danej chwili warunki i jakie są w danej chwili oczekiwania. Jeżeli system jest taki, że ludziom się opłaca być po prostu prawymi, nie kraść, to tak się będą zachowywać, jeżeli jest system korupcjogenny, kryminalny. To będzie, jest trochę dobrze, jest trochę źle, pan tego nie zmieni, nic tego nie zmieni. To przyszłość narodu, naziści, faszyści, to przyszłość narodu, Daro powiedział tak, tra-la-la-la-la-la. Pan sobie wesoło podśpiewuje. Na co mam zrobić? Niech pan powie stronę, żeby to zmienić. Czy coś w związku z partią kamradzką, czy coś tam ruszyło? Bo mija tak, chyba w tej chwili dumne pół dużo, roku. Bardzo dużo ruszyło. Będziemy szli do wyborów jako partia i dotacją będziemy kamradzka. Będziemy szli do wyborów jako partia, a dotacją się będziemy liczyli i dzielili co do grosza. I tak rozwalimy system, ponieważ system do tej pory polega na tym, że dotacja jest tajna. A u nas będzie jawna. I po tym poznacie, że partia jakaś, grupa polityczna jakaś, jest uczciwa Polska, że dotacją się dzieli publicznie. Będziemy co do grosza mówili, że kolega Olszański pojechał i dostał 800 zł za wykład, proszę pana. O. I w ten sposób rozparcelujemy pieniądze. A propos wykładu, to prezydent Wałęsa skarży się na lockdown, że teraz jest głodny, chodzi, ma mniejsze posiłki, bo ma tylko 13 tysięcy emerytury. Chciałbym tylko 13, już go nikt nie zaprasza na wykłady, bo jest lockdown. Ale my go zaprosimy. My go zaprosimy, dałem mu 500 zł. Zaprosimy go na kolację do Mariota, proszę pana, popije. Ja nie chodzę po knajpach, ja gotuję. Do salonu Wałęsę? Tak. Pani doktor, do salonu Wałęsę. Tak. No, proszę państwa, wielkie zwycięstwo pana Daro. Pan Daro doprowadził. Emerytka zaprosi go na. Pan Daro doprowadził do tego, że koleżanka Sokołowska, pani major, szefowa struktur narodowych na całą Warszawę i całe Mazowszo z Pabianicami włącznie, pani doktor Sokołowska zaprosi tego. Głodnego pana Wałęsę. Widzi pan? A pan Daro, jak będzie grzeczny, to też będzie zaproszony. To musi pan jeszcze raz, kogo pani doktor zaprosi, no bo to przerywa, coś się poprawi, to nie sprzęga. Proszę, kogo? Głodnego pana Wałęsę skarżył się, że mu emerytura nie starcza na jedzenie. Dobrze, ale nie zmieniajmy tematu, pan Daro zapytał o to.
Tak, panie Daro, Wałęsę. Dobrze, mam na koniec jeszcze tylko, bo ja tego znaleźć nie potrafię. Czy pan wie, jak się nazywa specjalista, lekarz od snów? A nawet nie wiem. Nie wiem. No bo nie wiem, do kogo się udać, wie pan, bo dziwna sprawa, ale od jakiegoś czasu śni mi się i ja w tych snach jestem kimś innym. Ja się wtedy bardzo przestraszony budzę, w ogóle straszne sprawy. Ja nie mam problemów ze spaniem, ale to już są takie rzeczy, że to może wskazywać, no właśnie nie wiem na co. No i chyba będę się musiał udać, bo się boję, wie pan, zasnąć czasami. To jest nerwica lękowa. Proszę pana, jeżeli chodzi o kwestie porad medycznych, to unikajmy rozmawiania na ten temat publicznie z racji na niebezpieczeństwo. To, co pan opisał, to jest niepokojące. Chętnie porozmawiam na ten temat i podpowiem panu, do kogo się udać. Ale to nie jest specjalista od leczenia chorób snu, bo jeżeli się temu panu śni coś, co go przeraża, to już jest całkiem co innego niż zaburzenia snu, bo zaburzenia... Czyli tutaj poradnia zdrowia psychicznego? Może. No tak, tylko że poza tym to nie mam jakichś takich większych problemów, rozumie pan, bo tu są sprawy dwie. Śni mi się, że jestem kimś innym, na przykład jakąś tam postacią, którą widzę, raz mi się nawet śniło, no wstyd się przyznać, że po prostu byłem w tym swoim śnie ja jako Marcin Osadowski, no wie pan to, ale też są inne rzeczy, że na przykład coś mi się śni i to mi się śni w tej fazie snu, że ja to później zapamiętuję i mam wspomnienia z tego snu i później jestem zły na kogoś, na żonę za to, co ona mi zrobiła podczas snu i nie umiem stwierdzić, kiedy było to naprawdę. Rozumie pan, czy to się stało, czy to się nie stało i się po prostu cholera boję, że ja mogę raz mi coś zrobić. Czy są to tematy, które należy rozstrzygać publicznie? Bez sensu. Pani Dalo, to są pana jakieś przeżycia, które my szanujemy, natomiast trzeba to, myślę, roztrząsać w innym gronie i u innych specjalistów. Dobrze. Dziękuję panu za telefon, bo to jest... Nie, no dobrze, nie, bo ja myślałem, że to się właśnie do pańskiego programu tak sam raz nada, no bo to taki klimat jest i w ogóle... A proszę pana, jeszcze tylko jedna sprawa już na sam koniec. Nie, teraz to już jest... nie chcę panu zabierać czasu. Ten korsarz, który wczoraj był, prawda? No. Pan z nim utrzymuje kontakt, bo powiem panu, że to jest bardzo, bardzo dziwna osoba. Nie, mówię teraz tam całkowicie poważnie, że wie pan, że ja niezbyt cenię na przykład Marcin, Wojtek. No mam o nich złe zdanie, prawda? Ale oni to jeszcze oni. Czy pan wie, czym się trudni korsarz na co dzień? Tak, wiem. Prowadzi fundację i dokonuje zbiórki publicznej na różne cele. Zaangażowany jest w odgrywanie roli korsarza w mieście portowym, jest taką maskotką Gdańska. O, właśnie, tak, o to mi chodzi. Odgrywa rolę maskotki Gdańska jako pirat. Tak, tak. Proszę? Odgrywa rolę maskotki Gdańska jako pirat. Bardzo niewdzięczna rola. No to znaczy, tam jest, proszę pana, drugi człowiek, który tym się zajmuje i któremu miasto za to płaci, który również jest w takim swoim stroju, tylko tamten człowiek to jest po studiach, on do ludzi kulturalnie podchodzi, porozmawia, a ten korsarz, proszę pana, 3 albo 4 lata temu byłem z żoną, bo my tam sobie zawsze lubimy latem jeździć i ten człowiek podszedł do nas obok tam ulicy Długiej, no my już wtedy chcieliśmy płynąć statkiem na Hel, już było mało czasu. Ja nie chcę dokładnie panu mówić, jak on się zaczął zachowywać, ale on po prostu natrętnie tak żebrał i był taki jakieś takie żarciki głupie robił. Ja mu po prostu w pewnej chwili powiedziałem tak, odejdź ode mnie, jakim prawem w ogóle, fiutku, pierwszy do mnie z jakąś sprawą podchodzisz, tobie to stać i czekać, aż ci w ogóle pozwolenie dam. I wtedy dopiero odszedł, ale on był taki natrętny, ja go później obserwowałem, również on tam nagabywał innych ludzi. To tak, wie pan, w formie żartu takie coś, ale on chciał kasę dostać, nie? Tak jakby okup za coś takie, my to... Jest tak, że korsarze, czyli w ogóle ludzie morza, którzy w pewnym momencie zakręcali się tak bardzo, że stawali się ludźmi morza, tymi wilkami morskimi, mieli właśnie problem z agresją, z tą taką
nachalnością. To byli ludzie, którzy rzadko widywali innych ludzi, prawda? Bo żeglowanie wiąże się z długimi przebywaniami na morzu bez kontaktu ze społecznością. Podczas wtedy, kiedy oni się no, ale on nie jest korsarzem prawdziwym. Ale on świetnie tylko odgrywa tę rolę. Wie pan, to jest właśnie, to ale, jest właśnie ale, ale a propos wykształcenia, to ten pan jest po studiach. To jest jedna rzecz, natomiast druga sprawa jest taka, że po jakich on jest studiach, przepraszam? Chemicznych, podobno, tak. Jakich? Chemicznych. Chemia. I nawet wykładał na Politechnice, więc nie jest to tak. Był wykładowcą uniwersyteckim. Także, nie no, korsarz ma swoją przeszłość bardzo bogatą i on prezentuje bardzo ważną prawdę o ludziach morza. Bo dla nas... Ten pan wykładał w Gdańsku na Uniwerku Chemię? Tak. No, właśnie. O kurde, sprawdzę to, bo nie, wie pan, ja sprawdzę. Cały czas tak słyszę dobrze, u was, tam różni ja ludzie mają jakieś że... takie tam... Nie, sprawdzę, zaraz, okay. Dobrze, dobrze, niech pan poczeka, tylko niech pan zwróci uwagę na pewną rzecz, że właśnie bardziej wiarygodnym rekonstruktorem prawdy o ludziach morza jest nie ten oficjalny korsarz miasta Gdańsk, tylko ten nieoficjalny, ten ludowy, nazwijmy to oddolny. Otóż ludzie morza mieli bardzo często właśnie takie problemy z zachowaniem, byli agresywni, gadali często kawały, które były nieśmieszne, a były nawet wręcz obrzydliwe, męczący. Taka właśnie jest prawda o flocie korsarskiej i w pewnym razie nie wiemy, czy korsarz taki jest, czy to gra. Mi się wydaje, że jedno i drugie, że on trochę gra, a trochę taki jest. Przypomnę, że dzięki swojej osobowości nieznośnej nie został wzięty do żadnej mafii solidarnościowej. Żadna mafia go nie uknęła, bo on był nieznośny. A trzeba, on po prostu był trzeba nieznośny. Zaznaczyć, że był jednym z założycieli Solidarności. A jest, proszę pana, obok Anny Walentynowicz, obok Lecha Wałęsy, gwiazdy, to jest postać historyczna. Tylko, że widzi pani, oni wszyscy skończyli w jakichś fundacjach, jako takie, wie pan, wypchane kukły, takie pełne nobliwości, a on jest żywym człowiekiem, który swój problem przeniósł przez całe życie. Niech pan sobie wyobrazi, jak on ma 20 lat i zaczyna się Solidarność i on naprawdę jest taki namolny, prawda, cały czas coś wymyśla, męczy i Wałęsę, i Annę Walentynowicz, i agenturę brytyjską, i sowiecką, która się tam kręci i co chwila tym swoim takim nachalnym sposobem życia psuje szyki różnego rodzaju agenturze. Także oni się go pozbyli jak najszybciej, bo oni psują szyki. Wszystkim. I cieszy pana Daro, że mnie wczoraj też psuł. Wczoraj doprowadził do szału panią dziedziczkę. No pani doktor, myślę, po raz pierwszy, rzadko widzę ją tak wściekłą. Ale właśnie do dobrego tonu należy znieść. Znieść. To jest sztuka. Nie sztuka naprawdę właśnie, sztuka, naprawdę nie jest sztuką współpracować i przez pół godziny rozmawiać z kimś kulturalnym, eleganckim, kto zawodowo tutaj, prawda, działa i ma zapłacone, czy pan z nim będzie gadał, czy nie. Sztuka jest właśnie odpędzić albo nie dać kasy, a moim zdaniem jeszcze większa sztuka jest z nim porozmawiać znieść i żywioł, uhonorować żywioł, ten tak. Żywioł, bo tacy właśnie byli kaprzy. Czyli korsarze byli żywiołowi, byli chętni do wybitki i do wypitki. Tacy właśnie oni byli. Straszni byli. No dobrze, sprawdzę tą jego przeszłość, chociaż on mi bardziej przypomina, kojarzy pan takiego człowieka. On kiedyś w Sopocie pojawiał się na tej głównej ulicy Monte Cassino. On się tytułował jako Peter Konfederat. Nie wiem, kojarzy pan taką osobę? Nie kojarzę. No to było coś takiego podobnego, tylko że tamten ten Peter, to on po prostu pijany był i to był bardzo, bardzo niski poziom. No, on tam był, on był po prostu obrzydliwy, a korsarz trzyma poziom, jeżeli chodzi o wygląd i trzeźwość. Natomiast ja, to jak on się zwracał, jak on się zachowywał, no zrobił na mnie jak najgorsze wrażenie. Dobra. Żeby było jasne. I wstajmy teraz w prawdzie. Dlaczego Polska przegrała dostęp do morza? Bo przegraliśmy. Mogliśmy mieć kolonie, tak jak Holendrzy, Francuzi. Dlaczego to przegraliśmy? A no właśnie, opieraliśmy się na korsarzach. Czyli na kim? Na ludziach mniej wartościowych.
A co to znaczy? O co chodzi? Dlaczego nie było tam szlacheckiej młodzieży? Dlaczego tam nie było tłumów porządnej młodzieży, z których mogliśmy wybrać najlepszych z najlepszych? Bo państwo polskie miało w dupie dostęp do morza, bo cała ta szlachecka, przesiąknięta przez żydostwo demokracja okazała się nietrafiona, bez polotu, bez ambicji i w sytuacji śmiertelnego zagrożenia sięgaliśmy po jakichś... Czym się różni korsarz od kozaka? To jest to samo. Sięgaliśmy po ludzi, po jakichś rzezimieszków, po jakichś ludzi z zaburzeniami, a potem, kiedy trzeba było ich jakoś uhonorować, to mi to państwo polskie powiedziało wprost. Oficjalne stanowisko państwa polskiego wobec kozaków i wobec korsarzy. Jesteście jak włosy albo paznokcie. Jeżeli za bardzo urośniecie, to was utniemy. Czyli pełna pogarda, pełne manie w dupie. Polska miała gdzieś dostęp do morza północnego i południowego. Polska mogła być już dawno między morzem, gdyby była zarządzana przez prawdziwych, wielkich ludzi, a była zarządzana przez kreatury małe i przegraliśmy jako państwo. Mieliśmy prawie 1 000 000 km², a teraz mamy 300. I jeszcze kawałki. Jeden powód przegranej był. Że wybaczaliśmy zdrajcom. Tak jest, tak jest. Ale jeżeli się patrzy na korsarza, trzeba widzieć wielkie błędy Polskiej Rzeczpospolitej, która zamiast brać najlepszych z najlepszych, to masowo i stworzyć kilkaset flotę, kilkuset, to chyba 5 okrętów było, tak bodajże? Tak. No. Ale z czym do ludzi? Śmiech i żałosne to jest. Wybaczanie renegatom. Powinni być przykładnie karani, tak, żeby nie znaleźli się następnie. A właśnie czerwony korsarz jest właśnie modelem, jak bardzo nisko Polska ceniła sobie dostęp do morza. Bo sięgała właśnie po takiego typu ludzi, którzy mieli problemy, którzy nie byli skuteczni. Na dłuższą metę kawszy byli za łagodni, nie byli skuteczni, a Polska powinna trząść Morzem Bałtyckim. Trząść może, bo a kto trząsł? Holendrzy, Anglicy. To jest prawda o polskim morzu. Oni nas pięknie wystawiali do wiatru za każdym razem. Tak. My walczyliśmy za wolność naszą i naszą, a oni nas jeszcze zmuszali do zapłaty za ich wolność. Także panie Daro, porusza pan bardzo ważny problem. Dlaczego tak? Albo tak właśnie było i tak właśnie jest, proszę pana. I ci wszyscy durni ludzie, którzy teraz idą do wojny, durni, powtarzam, chętnie je spotkam z jakąś jaczejką ABW i pogadam sobie chętnie. Kto idzie teraz do wojska? Naiwniacy, którzy będą mięsem armatnim na Ukrainie. Tak. To trzeba wziąć tęgi kij i wygonić tych te łajdactwo z Polski. Ich nie interesuje skutek ich działań, tylko żeby być pochwalony przez kogo? Przez obcych, w których interesie działają, zamiast swoim. Które państwo tak robi? Panie Daro. Tak, tak. No, panie Eugeniuszu, ja powiem tak, to nie jest idealnie, natomiast jeżeli chodzi o te nasze państwowe decyzje, to w zasadzie teraz zachowujemy się podobnie jak się inne państwa europejskie. Gorzej, no wiele gorzej. Nie, zachują. Nie, może trochę gorzej, Węgrzy. Jak się Czesi zachowują, mądrzy Czesi, Węgrzy. Ale nawet i Niemcy, rząd warszawski, pełna kompromitacja, proszę pana. Nie chcą tej broni, co wysyłają tytułowo swoją, tylko nam ją wysłać i my mamy, prawda, dalej. Tragedia. Nie, panie Daro, pan tutaj jest w błędzie. Nikt sam nie chce wchodzić w wojnę, tylko tu polskojęzyczny bo wszyscy rząd, wiedzą, że czym się to skończy. Wszyscy wiedzą, że to jest rozgrywka Stanów Zjednoczonych przeciwko Europie, czyli przeciwko Węgrom, przeciwko Czechom, przeciwko Polsce, przeciwko Niemcom, przeciwko Francuzom. To mądrzy ludzie to wiedzą. Natomiast kto w Polsce występuje? Ludzie zahakowani, ludzie właśnie pokroju tamtych kaprów, ludzie mający problemy osobiste, no bo kto chodzi do burdelu i bzyka małe dziewczynki? No ludzie, zastanówmy się, to muszą być naprawdę ludzie z potężnymi problemami. Dewianci. I teraz ci dewianci mają nas doprowadzić do wojny, do rzezi, po to, żeby inni dewianci z Izraela sobie stworzyli Międzymorze i będą dwoma durnymi narodami słowiańskimi sobie zarządzać jak chcą. Mówiąc bardzo kolokwialnie, o co tu w tym wszystkim chodzi. Także dewianci, dewiantów, dewiantami obsługują, a naiwne narody za to płacą. Ja się na taką rolę nie godzę. Mówię o tym, po to jest telewizja narodowa, żeby o tym, dopóki możemy, kłapać dziobem. I będziemy kłapać dziobem. No wszędzie pan widzi tam jakichś dewiantów. Mi pan sugeruje już od tylu odcinków, jak do pana dzwonię.
że ja mam jakieś problemy i że w tym towarzystwie Stronnictwa Narodowego bym się tak źle czuł, bo tam jest przewaga mężczyzn, a wczoraj pan to jeszcze doprecyzował, ja to sobie później odsłuchałem, powiedział pan, że problem polega na tym, że tam jest wielu młodych mężczyzn, tak, i miałbym jakieś wtedy problemy, żeby się odnaleźć, no dziwne, to pan też mi sugeruje jakieś takie odstępstwa od przyjętej normy. Nie sugeruję, sam mi pan to powiedział, że jest pan dewiantem w rozmowie prywatnej, no chce pan tym rozmawiać, proszę bardzo, proszę państwa, w rozmowie prywatnej pan Daro powiedział o swoich upodobaniach i może państwu to się nie klei, no to panie Daro, nie wiem, czy pan żartował, czy pan mówi poważnie. Ale pan jest świetny, ale pan kłamie. Mówi pan takie, czy przecież nie jest pan tego w stanie udowodnić. Ja to teraz mówię w ciemno, wiedząc, że mógł pan rozmowę nagrywać, mógł pan rozmowy nie nagrywać. Nie, ja nie nagrywam, ale nagrywa więc tą rozmowę. Więc chwileczkę, bo pan tu o mnie mówi. Mogę przyjąć, że pan nagrał to. Nie nagrałem, ja tego nie nagrałem, ja pamiętam. Ja pamiętam. Ale co powiedziałem? Ale co? I proszę wrócić. Panie Daro, bardzo proszę. Takie rzeczy nie antenie i nie na antenie. My tu siedzimy w moim mieszkaniu i ja nie chcę pani takich rozmów. Pani doktor nie życzy sobie, żeby to w tym salonie było. Ja sobie było. Tego nie życzę. Pani doktor manipuluje. Bo pan mnie oskarża, to nie jest oskarżenie, bo to, ale nie wiem w ogóle o co panu chodzi. Po prostu kłamie, a nawet nie kończy tej treści, nie? Żebym ja się mógł odnieść do tego. No fajnie, dobra. Niech pan tak robi. Dobrze. Cóż, widzi pan teraz, jak to jest bardzo. Jakie to by było głupie z mojej strony, gdybym ja się gdzieś z panem spotkał, to pan by takie rzeczy później o mnie opowiadał, że to już w ogóle by, sam pan widzi, jaki pan jest, tak? No dobrze, panie Daro, serdecznie panu dziękuję za to, że pan do nas się dotelefonował i porusza pan wszystkie tematy. Tacy rozmówcy to skarb. Serdecznie pozdrawiam. Telewizja Narodowa towarzyszy Narodowi Polskiemu we wszystkich trudnych chwilach. Rozpoczęliśmy rozmowę z panią Jolantą Dudą, która opowiedziała o bardzo ważnych rzeczach, a potem podryfowaliśmy przez różne tematy. Bardzo ambitna polska patriotka. Warto jej posłuchać. Kobieta sukcesu. Tak, i panią Jolę tutaj lubimy, popieramy i cieszymy się przyjaźnią z tą szlachetną jednostką. Natomiast przypomnę, że na samym początku pan Daro w swojej wypowiedzi zdezawuował polski mundur. Tak się składa, że z powodów technicznych jest w praniu po prostu. Munduru dzisiaj nie mogłem założyć. Ale to jak natomiast... twój własny mundur, bo ty na co dzień jesteś to jest moja koszula z dyżuru. To też jest mundur, tylko innego Ubranie robocze. Tak. Także ja dzisiaj na roboczo. I bardzo serdecznie państwa przepraszam, aczkolwiek... I jeszcze w kieszonce słuchaweczki powinny być. Nie, to już byłoby nadużywanie wizerunku. Nie. Dobrze, szanowni państwo, natomiast pan Daro poruszył pewien temat, a potem z tego tematu jakoś tak uciekliśmy. Jest sprawa pójścia do wyborów i uczciwego rozliczenia się. Mianowicie trzeba pójść jako partia i mamy takie możliwości. Mamy dwie partie, które chętnie zaproszą kamratów na listy. Chętnie, naprawdę, z radością i z wiedzą, że przysłużą się świetnej, świętej polskiej sprawie. Więc znacie państwo nazwy tych dwóch partii, Stronnictwo Narodowe im. Jarosława Romana oraz Związek Słowiański. Jeżeli chodzi o zasady rozliczenia, będzie bardzo prosta. Dotacja idzie na partii i partia dzieli tą dotację legalnie. Oczywiście nie w gotówce, ale w aportach rzeczowych bądź w zapłacie za jakąś pracę. Czyli chodzi o wykłady, przyjeżdżają działacze, mówią wykłady i dostają kasę. I tak kasa legalnie rozprowadzana jest na terenie całego kraju zgodnie z ilością zebranych głosów. Jeżeli gdzieś jakaś struktura uzyska dużo głosów, uzyska dużo pieniędzy. Jeżeli uzyska mało głosów, też uzyska, ale mało pieniędzy. Dlaczego? Dla zasady. My idziemy przez historię, mamy zamiar być w polityce zawsze, więc warto się dzisiaj uczciwie rozliczyć w roku 2023, po to, żeby za 4 lata, czyli w 2027, wszyscy wiedzieli, że trzeba z nami iść, bo jesteśmy uczciwi.
bo co roku dzielimy tą dotację w sposób bardzo uczciwy, bardzo realny, realistyczny, więc wszyscy będą wiedzieli, że jest bezpieczna formacja polityczna. Bo na czym polega problem? W Polsce ordynacja wyborcza jest mafijna, sprzyja mafijnym rozgrywkom. I oszustwom. I aż się prosi, żeby tą dotację z... No przecież wiemy o kim... Odsunąć od władzy kto, tych, no kto z tych grubych ryb Konfederacji był w parlamencie i dotacja zniknęła. No kto? No ja nie będę mówił na nazwisk, nie chcę się narażać. Odpowiedzialność karną. Natomiast słyszeliśmy o tym. I teraz jest kwestia taka, że... Jeszcze raz nadajemy na żywo, YouTube zatrzymana. YouTube się zatrzymał, nie wiem dlaczego. W każdym razie pozdrawiamy te 353 osoby, które nas oglądacie. No chyba zaraz się pojawimy znowu na żywo, zaraz zobaczymy. I tak już zaraz będziemy kończyć, ale te 375 osób, które nas oglądało najwięcej, w tej chwili 320, pozdrawiam. Ważne tematy, w sumie cóż, dużo rzeczy omówiliśmy, pełny dystans, bez jakiegoś podniecania się panem Bidenem, natomiast oczywiście, że chodzi nam o to, żeby utrzymać polski stan posiadania, a obecność pana Bidena w Polsce nie służy polskiemu stanowi posiadania, tylko waspowskiemu, antypolskiemu stanowi posiadania. Więc my jesteśmy przeciw, ale wyraziliśmy to w sposób tak oryginalny i tak fajny, że chyba nikt nam nie zarzuci, żeśmy zrobili coś złego, tylko no, powinniśmy dostać duże brawa. Także duże brawa my. Brawo my. Czołem Wielkiej Polsce. Go on.